Witam, tutaj Ibiś, to jest kolejny odcinek z Padawon 3. Tutaj mamy jeszcze mniejsze przyspieszenie, bo tylko 200%. Wyjątkowo krótki odcinek. Trwał 17 minut normalnie. Więc tu jest jeszcze mniejsze przyspieszenie. Oj, tu jest chyba Centura albo Darantula. Nie kojarzę. Centura. Śmieszne to jest. I nie pokonam jej. Po prostu nie mogę. Nie wiem, po co próbuję. Century nie można przecież zniszczyć, jak nie pada. Ibiś, ty jesteś głupi jakiś chyba. Dobra, to jest odcinek 23. Milo. I jeszcze zostanie mi odcinek 24, który jest ostatnim odcinkiem w listopadzie. I potem będzie już odcinek 25. Potem będzie 25. Potem będzie kolejny 26. A potem będzie maraton Pataponów, który będzie trwał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 dni. To będzie gówno czasu. Czyli kupa. I tutaj widzę, że ekspie to teraz zamia. Czyli że kogo chcę zdobyć. O, tutaj mam dużą pojemność już obrazu. Chyba Grenbura. Chociaż nie wiem. Być może chcę po prostu odblokować klasę Jumiacze i Yaride. Ale nie, to dopiero później. Te klasy odblokuję dopiero po przejściu gry. No. Tak. A na pewno 324. Ale niewygodny. Bo chyba będę krzesło jednak. Ale nie ten fotel, który mam i skrzypi. Tylko krzesło takie statyczne. Aha, stare czasy, kiedy używałem jeszcze Motion Joya. Teraz używam Better DS3, który jest znacznie lepszy. Naprawdę, jest lepszy. Polecam. Tamten wymagał internetu. A ten, nie dość, że włącza się automatycznie, bo tak ustawiłem w opcjach. Znaczy akurat on nie ma takiej opcji, ale jest taki folder, że jak się do niego włoży pewien program, to on się odpala od razu jak się... razem z komputerem, nie? Jak zawsze używacie jakiegoś programu, nie? Na start. A nie ma takiej opcji w programie, żeby się uruchamiał na start, no to po prostu dajecie go w ten folder. Na przykład internet. Jak zawsze włączacie od razu, no to możecie sobie dać tam, nie? Albo jakiegoś folderu często używacie. To będzie się od razu otwierał razem ze startem Windowsa. Dobre, dobre. Może, mogę wam pokazać kiedyś, gdzie to jest. Jak macie Windows 7, to wchodzicie w... nie mam pojęcia co. Powinniście znaleźć. Gdzieś. Już nie pamiętam, gdzie to było. Data? Ale mi się nic zaczęło. Szczerze nie pamiętam. Szczerze nie pamiętam, co to było. A czemu to nie jest usunięte? To w ogóle jest niepotrzebne na komputerze. Szczerze nie pamiętam, gdzie to było. Tutaj, czy tutaj, może... nie, tu na pewno, nie? Start menu, programs, nie. O nie, tu. Kurde, gdzie to było? I pytam się całkiem poważnie, gdzie to było? Bo nie pamiętam, kurde. Pata, 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 pom.
ta muzyczka. Więc tu widzicie moje ekspienie po prostu Tate Razaja. No i ta muzyka. Ta gra jest świetna w przyspieszeniu. Ta gra w ogóle jest bardzo dobra. Ale już mi się żygać chce od tej gry. Ja muszę odpocząć od tej gry! Żygać mi się od niej chce. I mówię tutaj całkiem poważnie już. Od Patapon 3 już mi się tak żygać chce. To za dużo, to niezdrowo. Tak samo Slime Rancher. Akurat od tego to nawet w minimalnych ilości mi się niedobrze robi. I tutaj mówię całkiem poważnie, naprawdę mi się niedobrze robi. Brzuch nie boli w ogóle. Od Slime Ranchera, nie wiem dlaczego, są takie gry po prostu, od których mi się niedobrze robi. Slime Rancher chociażby, nie wiem, z kiślem mi się kojarzy. I Plague Inc. Evolved. Lub zwykły Plague Inc. Też mi się źle robi od niego. Znaczy nie tak, że brzuch mnie boli, tylko... Po prostu, no. Źle mi się robi. No. Ale idzie to całkiem sprawnie. Już 24 odcinek będzie. Będzie fajnie. 16:20 jest obecnie. Trzeba będzie teraz te odcinki porenderować. Bo do tej pory tylko komentarz dawałem do nich. Najgorsze jest to renderowanie odcinków. To trwa i trwa i trwa. Gdy mógł to w MP4 nagrywać. A nie w... AVI. Bo AVI nie wczytuje Google. Google, YouTube. YouTube nie może przejąć AVI. A to jest źle, bo w AVI właśnie nagrywam w ekszynie. Dla mnie to jest naprawdę do dupy sytuacja. Jej, Ice Greatsword, bardzo fajny. Duży level. Ale chyba lepszy jest ten. O, Grenbur. Rzeczywiście Grenbur. Tak myślałem. No, zmieniaj Grenbura. Ale słaby Grenbur. Serio mówię, słaby ten Grenbur, taki mały. Ale fajnie się rusza. Ogólnie Grenbur jest bardzo fajną klasą. Chociaż nazwę ma dosyć dziwną. Charibor byłby fajny, gdyby istniał. Sprzedawanie śmieci oczywiście na propsie. Przyspieszyć noc. Jak się ostatni odcinek podobał PWM, 31? Fajna wyprawa, kurde. Nagrywałem go przed chwilą. Prawie, że. Prawie przed chwilą. Ale było całkiem fajnie. Hehe. Patrzcie na tego Grenbura, jak się rusza. Podczas bębnienia fajnie. Ma fajny taki atak. On ma fajne ataki. I jeden i drugi. I jak naładuje, i taki normalny swój. Ale ta muzyka jest dziwna w przyspieszeniu. Nie lubię tego typa. On jest najgorszym typem na świecie. On podpala i ciężko go zabić. Nienawidzę go. Ale z Grenburem tego się... O, już koniec. Z Grenburem tego się nie wygra. To trzeba użyć Tondengi. Znaczy przynajmniej ja. Uważam, że Tondenga to jest najlepsza postać w tej grze. Tylko trzeba go wyekspić odpowiednimi rzeczami, nie? Grenbur doda ataku. Mocy. Trzeba wyekspić Grenbura i Tondengę. I to jest najlepsze, moim zdaniem, połączenie. Tondenga z cechami Grenbura. Niektórymi.